Ta wielka przygoda jest wielka duma. Wacław Witkowski z Wielunia przepłynął własnoręcznie wykonaną szkutą dystans 2800 km na festiwal w Orleanie we Francji i z powrotem. Wrócił cały i zdrowy, tak jak i Wanda, bo tak nazwał replikę 15-wiecznego statku. Nie przeciekała, wytrzymywała silne wiatry i prądy. W trakcie całej podróży spisała się na medal, a teraz czas dla obojga na wypoczynek. Festiwal Loary. Wielkie europejskie spotkanie pozytywnie żeglarsko zakręconych. Wśród nich wielunianin i jego szkuta. Podróż trwała około miesiąca. Jak pan Wacław o niej opowiada, to od razu na twarzy pojawia się uśmiech. Za każdym zakrętem drogi wodnej jest inaczej. I człowiek oczekuje tej inności, a jednocześnie zachwyca się tą wspaniałą przyrodą, podwójnymi tęczami, które pod deszczu występują na niebie, ptactwem. Pan Wacław zachwycał się też spotkanymi zupełnie obcymi ludźmi, serdecznymi, bardzo przyjaźnie nastawionymi. Choć wielu umiało wymówić nazwę Wieluń, to Polskę mylili z Albanią. Szkuta robiła wrażenie i nic dziwnego. Jest wierną repliką 15-wiecznego statku, którego wrak znaleziono w ziemi koło Czerska. Zmierzono, obejrzano i zakopano, bo wyjęcie na powierzchnię okazało się zbyt drogie. Pan Witkowski wszystkie wymiary spisał i zabrał się do pracy. Starał się zachować wszystkie wzorce z XV wieku. Ona w ogóle nie cieknie. Przez 7 miesięcy stała na wodzie kropli wody. Suchutka. Czyli sposób uszczelnienia, jakie stosowano szkutnicy w XV wieku, jest najdoskonalszym sposobem uszczelniania. Skoro wzięli sól na szkutach, transportowali zboże, które również musi być suche, bo do elewatora mokrego zboża nikt nie przyjmie. Więc ja potwierdziłem to, że rzeczywiście to może być drewniana jednostka w pełni szczelna. Na wyprawę dodał żagiel, dwa silniki, lodówkę i inne współczesne akcesoria. Teraz to jestem gość i już płynę. Podróż do Francji łatwa nie była. Trzeba było pokonać i silne prądy, i rafy kamienne, i piachy. Ale jak z uśmiechem podkreśla pan Witkowski, ze śpiewem na ustach można wszystko. Dwie najważniejsze książki. Przepisy żeglugowe i śpiewnik polski. Czy to w dzień, czy o zachodzie, płyniemy z wichrem w dal. Po powrocie z Francji nie odpoczął zbyt długo. Buduje tym razem galary, także według dawnych zasad i reguł. Pozytywnie zakręceni nie mają czasu na relaks.